Cześć, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nowy model ciągnika New Holland T475S. Jest to pierwsza taka sztuka w Polsce. Ja postanowiłem wziąć go na warsztat i trochę Wam o nim opowiedzieć. Także zapraszam. T475S należy do serii trzech modeli mieszczącej się w takiej serii T4S od 55, 65 i 75 koni. Ciągnik waży 3 tony 100 kg razem z kabiną. Ten konkretny model jest na kołach 420 na 70 na R30 z tyłu. Jego szerokość to jest w tych wymiarach 1,94 m. Rozstaw osi 2 m 13 cm. Długość ciągnika nie przekracza 4 m. Jeżeli chodzi o wysokość ciągnika, to dokładnie na tych kołach on ma 2,5 m wysokości. Serce każdej maszyny. Silnik trzycylindrowy, w tym przypadku model S8000. Silnik mający pojemność 3000 cm3. Spełnia już najnowsze normy spalin Tier 4A. Silnik jest na common railu, wtryski o wysokim ciśnieniu. Do tego dochodzi nam intercooler, chłodzenie, turbina i katalizator DOC, utylizujący cząstki azotowe. Silnik przy 1400 obrotach na minutę ma moment obrotowy 341 Nm i jest to maksymalna wartość. Mamy moduł sterujący, filtr powietrza, z przodu jest zamontowany akumulator i oczywiście pakiet chłodnic. Idąc dalej za chłodnicą cieczy, tutaj mamy osuszacz klimatyzacji i powyżej jest zbiornik na płyn chłodniczy. Tutaj u dołu widzimy dwa filtry paliwowe i od razu pompka paliwowa do podpompowania paliwa z przewodów. I przejdźmy teraz na drugą stronę. Warto dodać, że ciągnik nie ma układu SCR, gdzie trzeba byłoby dolewać AdBlue. Ani nie ma również filtra DPF, którego trzeba byłoby wypalać, co myślę ucieszy niejednego użytkownika. Z tej strony silnika u góry mamy suchy katalizator DOC. Troszeczkę poniżej mamy turbosprężarkę, filtry oleju silnika, filtr oleju skrzyni biegów, wlew oleju razem z miarką i na samym dole z lewej strony jest odstojnik paliwa. Na dowód tego, że jest to pierwsza sztuka tego modelu w Polsce, zwróćcie uwagę na numer seryjny, który jest to 0001. Ok, temat silnika zamykamy. Idziemy dalej. Jesteśmy w środku. To, co od razu widać i czuć, naprawdę jest bardzo dużo miejsca, bardzo dużo przestrzeni. Mamy całkowicie płaską podłogę, gdzie jest mnóstwo miejsca na nogi. Ja jestem dość wysoką osobą, 1,90 m, i tutaj też nie ma problemu z miejscem nad głową. Spokojnie jest tego miejsca bardzo dużo. Kabina jest osadzona na 4 słupkach, które nie ograniczają nam w żaden sposób widoczności. Tak? Operator maszyny doskonale widzi, co leży pod kołem, jest w stanie zauważyć, tak? czy z lewej strony, czy z prawej, czy tutaj pod tylnymi kołami. Same szyby są półokrągłe, panoramiczne. To też wpływa na to, że w ciągniku jest bardzo cicho. Tutaj kierownicę mamy podniesioną do góry i jednym pedałem pod nogą możemy sobie wyregulować wysokość, nie musimy się nigdzie schylać. Ten konkretny model ma skrzynię biegów 12 do przodu, 12 do tyłu z przekładnią hydrauliczną. Sprzęgło jest w kąpieli olejowej i przekładnię nawrotną, czyli tak zwany rewers, mamy hydrauliczny. I do zmiany kierunku jazdy nie musimy używać sprzęgła nożnego, jeżeli poruszamy się do 10 km na godzinę. Sama kabina została zaprojektowana już na etapie projektu ciągnika. Tak? Ona specjalnie jest dedykowana do tego modelu. W ciągniku mamy bardzo czytelną i przejrzystą deskę rozdzielczą. Doskonale tutaj widzimy obroty silnika. Po przekręceniu kluczyka zapala nam się cyfrowy wyświetlacz, na którym u góry widać, jeżeli są włączone obroty wałka WOM, poniżej prędkość w kilometrach na godzinę, z jaką jedziemy. W lewym dolnym rogu mamy licznik motogodzin i z prawej strony zegarek oraz temperaturę powietrza na zewnątrz. Przyznam szczerze, że nie chcę się wysiadać. Kabina naprawdę jest bardzo mocnym elementem tego modelu. Drugim mocnym atutem modelu T475S jest super dynamiczny silnik.
Jest też i trzeci atut z tyłu ciągnika. Zapraszam. Jesteśmy z tyłu ciągnika i trzecim mocnym argumentem i dużym atutem tego modelu jest jego podnośnik. Ciągnik jest wyposażony w układ tutaj tylny TUS z centralnym siłownikiem o udźwigu 2 tony 700. Do tego dochodzi zewnętrzny siłownik wspomagający. Razem daje nam to 3000 kg na końcówkach cięgien tutaj na hakach. Dodatkowo z tyłu mamy dźwignię do sterowania podnośnikiem i tutaj sobie możemy manualnie regulować wysokość, podnoszenie czy opuszczenie narzędzi. Generalnie ciągnik z tyłu jest oparty na zwolnicach planetarnych. Już ten mechanizm różnicowy jest w środku. To też nam daje dosyć dużą masę dopuszczalną nacisku na tylną oś. Maksymalna masa nacisku na oś tylną wynosi 3300 kg. Maksymalna masa na oś przednią tego nacisku to jest 2,5 tony. Także kupując T475S dostajecie najmocniejszy udźwig tylnego tuza w swojej klasie, 3000 kg. Podsumowując, T475S to bardzo uniwersalny ciągnik o szerokich możliwościach zastosowań. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to super dynamiczny silnik, bardzo komfortowa i obszerna kabina oraz najmocniejszy w swojej klasie udźwig tylnego podnośnika. Krótko mówiąc, T475S to odpowiedź marki New Holland na Wasze potrzeby i oczekiwania.